Bonjour Ligue 1. No ale ile było, kochani, no ile, no 18:03. My byliśmy tutaj bardzo zajęci rozmowami o serialu z HBO, o... Nie o Lidze Francuskiej. Chociaż tam jest nowy serial o... Ale to chyba na Netflixie, o Bernardzie Tapim. Tak, jest. Musimy go obejść. Dałem go do ulubionych. Drogą. Tak, do ulubionych, żeby 23 się już w 23, tak. Ale my oglądamy tutaj, rozmawiamy tutaj o kapitalnym serialu o Los Angeles Lakers z HBO i właśnie Krzychu, którego witam serdecznie. Dobry wieczór, dzień tak, dobry. Nie, przepraszam, bo jeszcze Marek Jóźwiak. Dzień dobry. Dzisiaj dwóch ruki, mówiąc tak potem. Być może o Jair będą. A tutaj mamy jednego prawdziwego... Dokończ. No, doświadczonego gracza, chciałem powiedzieć emeryta. Doświadczonego gracza z programu Bonjour Ligue 1, Igor. Co byś chciał powiedzieć naszym przyjaciołom, nasze przyjacioły, że jak jest w tym programie, że jest jazda Szydera? Jest klawo. Jak cholera. Po prostu powiem bonjour. Bonjour. Więc w ten serial został właśnie urwany, mówisz. No właśnie, no, takie informacje niepokojące do mnie dotarły. No, ale nie wiem jak żyć. To doprecyzować. No to jest taka informacja, że co? HBO ucięło dynastię Lakersów, to może po to, żeby zrobić miejsce na serial o dynastii Spurs. Aha. Koszty będą mniejsze, ale nie wiem, czy to znaczy, że nie pojawi się drugi sezon, który był zapowiadany. Musiałbym to zweryfikować, bo to tak... Jest to wstrząsająca informacja, polecam wam ten serial razem z Krzychem, bo też oglądaliśmy jako jedyni w tym studiu. Mm-hmm. A teraz panowie, bo dzisiaj jest wiele wydarzeń, które nas czekają w magazynie Bonjour Ligue 1, między innymi... Cirka za 25 minut połączymy się, może za 30 minut połączymy się z Martin Bulka, Marcinem Bułką, bramkarzem Orzesie Nice. A z jakiego powodu? No to w zasadzie dowiecie się wszystkiego, kiedy obejrzymy, kiedy porozmawiamy sobie już za moment w rubryce Raz, Dwa, Trzy o meczach tej kolejki, pierwszej kolejki poreprezentacyjnej. Igorku, czy zwróciłeś na coś uwagę? Jingle. Odświeżone. Nie ma, wiesz, trupów wypadających z szafy, takiego na przykład Burak Yılmaz do ubiegłego tygodnia. Dwa lata słuchałem was właśnie przed tygodniem, tylko bez oglądania. Tak się śmiałem, jak tylko komentowaliście, co było na tych jingle. Także Hubciu i ekipo grafików, pozdrawiamy. Szac. Chcesz powiedzieć, że nie ma Szakiriego już?
No nie ma Shakiriego, nie ma Bułki, znaczy nie ma tego Messiego, nie ma, wiesz, całej tej... Idzie nowy. Nie ma Buraka Ilmaza. Zobaczmy sobie na rezultaty tej kolejki rozgrywanej w ostatni weekend. Powiemy sobie z lada chwila o pozostałych spotkaniach tej serii gier, ale zaczniemy od meczów tych najciekawszych, te, które się odbyły tak naprawdę w piątek i w sobotę, Marek. W piątek wieczór Paris Saint-Germain przegrywa na swoim stadionie z Niceą 2-3. Jak to mówi młodzież, co tu się od Janie Pawłowiło? Jak to jest możliwe, że Paryżanie przegrali to spotkanie z Marcinem Bułką w bramce Orzesenis? I czy to jest duża niespodzianka? Jak patrzyłem na pierwszą połowę, to rzeczywiście to była bardzo duża niespodzianka. W drugiej PSG zagrało lepiej. Natomiast mimo wszystko, powiem szczerze, Luis Enrique dostał dobrą lekcję taktyki od tego młodego Włocha. Mm-hmm. Farioli. Tak, naprawdę. Przyjemnie mi się oglądało to spotkanie, przyjemnie mi się oglądało Niceję, bo praktycznie ten skład się nie zmienił względem poprzedniego roku, natomiast ci zawodnicy w ogóle inaczej funkcjonowali w tym ustawieniu. Każdy wiedział, co ma robić. No i tak naprawdę to ta dwójka Laborte, Terem Mofi rozwaliła tą defensywę, no wiesz. No naprawdę fajnie się Niceję oglądało. Fajnie się oglądało Niceję, która potrafiła zagrać i wysokim pressingiem. Naprawdę wtedy Skriniar miał duże problemy z rozegraniem piłki. Naprawdę to jest gość, który moim zdaniem dzisiaj jest duży artykuł w L'Équipe. Czytałeś o Luisie Camposie, o sprowadzaniu zawodników, no to ja naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak ci zawodnicy, których on sprowadził, czyli mówię o Skriniarze, o Carlosie Solerze, który został wygwizdany, jak schodziły z boiska, jak oni będą funkcjonować. No jest stara zasada, że żaden dyrektor sportowy na świecie nie ma 100% skuteczności. No, ale wiesz co, ale u niego to jest nie 100%, ale jest nieskuteczność chyba, bo w dalszym ciągu teraz mówi się tylko i wyłącznie o tych nowych zawodnikach, a zapomina się o tych, którzy już są i którzy ewentualnie już odejdą. I nawet Krzychu, Kylian Mbappé nie przykrywał tej mizerii, bo jedno trzeba oddać, że pan dyrektor, jak oni mówią niektórzy, akurat ma się nieźle. No tego gola drugiego strzelił przepięknego, bo tak chciał uderzyć w kozioł, żeby była piłka poza zasięgiem Bułki. Przy tym pierwszym strzale to uważam, że jednak polski bramkarz miał piłkę na rękawicy. No, więc zapytamy o to, jasne. Natomiast tam widzieliście, że się zdenerwował trochę Kylian Mbappé na Terema Mofiego. Na sposób jego celebracji. Tak jakby to było coś zakazanego, że chłop się cieszy, bo strzelił dwa gole i miał asystę i zagrał naprawdę perfekcyjny mecz, po którym tak myślę sobie, że Danilo Aviomarin natychmiast do zażycia po tej jednej akcji, a w drugiej sytuacji tej, inaczej, przy golu na 3-1, którego strzela Terem Mofi tym takim płaściuteńkim strzałem przy słupku, to mam wrażenie, że pewnie Marek w lidze weteranów z większym zaangażowaniem bronicie niż Skriniar. Bo Skriniar... Poczekajcie, od oszukiwania, od oszukujących piłkarzy to Igor. Widziałeś Marka w meczu kanał sportowy Decathlon. Że widziałem godzin później ze złamanym palcem. Pamiętam ten ślizg w polu karnym, sędzia oczywiście tego starał się nie zauważyć, ale z takim poświęceniem Skriniar bronił, to byłoby tylko i na dobre dla PSG. Jeżeli chodzi o oszukiwanie, ja zaraz do tego dojdę. Aha, no to proszę cię już. Skriniar jest na twojej liście? Nie. Na liście oszukujących? Od pierwszego meczu już tak, najpierw było S, ale teraz już pewne nazwisko. Pada na miejsce pierwsze przed Boatenga. O, ja myślę, że tak. No Boateng to przynajmniej piłkę jeszcze rozgrywał. Tak, a tu jest naprawdę... Oj, słuchaj, ja nie wiem, czy ten Skriniar wybrał dobrą ligę, bo on w tej lidze będzie raz za razem spotykał szybkich zawodników. Szybkich, silnych. Słuchaj, i będzie grał za połą przeciwnika, a nie w swojej 16. Paryż cały czas będzie atakował. Będzie miał duże, jak to mówi mój kolega, pastwiskowe przestrzenie. Jemu to nie pasuje za bardzo. Panie Igorze, na co pan zwrócił uwagę? Trzeciej bramce. W ogóle ciekawi mnie klucz doboru środkowych obrońców przez dyrektora Camposa, ponieważ chyba każdy wie, PSG gra bardzo wysoko i te długie piłki zagrywane za ich pleców, musi środkowy obrońca być... Trzeba zarabiać milionów i być dyrektorem sportowym, żeby to robić. Raczej szybki. A tutaj widzimy zawodnika, który być może w tej niskiej obronie gra nieźle się ustawia, dobrze czyta, tylko że ma duży problem z bieganiem. A wiesz, ja myślę, przepraszam, że ci wejdę w słowo, być może to jest teoria, która się nie trzyma kupy, ale moim zdaniem trochę się trzyma. Campos myślał o takim Skriniarze bardziej w kontekście Ligi Mistrzów, tam gdzie Paryż może mieć, wiesz, zespoły, gdzie jest jednak...
równo-równo i nie ma już Paryża, który 80% czasu jest w posiadaniu piłki i w wysokim ataku. Że w Lidze Mistrzów to nie będą się bronić. Nie będą, szybciej grać. No wiesz, na stały fragment się przyda. Być może, no. Ale chodzi właśnie o to, nawet rozgrywanie piłki, bo środkowy obrońca dzieli się, albo jest taki zbój, który biega i odbiera, albo jest taki, no pan piłkarz, jak tutaj widzimy w Nicei Dante, mhm. który może niekoniecznie jest tą motoryką, już jest okej z racji wieku. No ale on się, on myśli. Ale piłkarsko wygląda no kapitalnie. A tutaj sprowadzamy człowieka, który ma zastąpić Sergio Ramosa, który w moim czuciu prezentował się w ostatnim sezonie. W pierwszym miał swoje problemy z tą łydką, prawda, cały czas ta kontuzja, ale w drugim motorycznie, jeżeli chodzi o fizycznie i piłkarsko, prezentował się o niebo lepiej. I tutaj jest chyba problem, bo masz Danilo, masz Skriniara na środku obrony i jest problem. Danilo też nie jest jakimś zawodnikiem. Ale tak, który... Igor w tym meczu grał rewelacyjnie. Gdyby nie Danilo, byłoby początek, wyżej. Początek meczu, pierwsza połowa bardzo fajnie. Oczywiście popełnił błąd przy tym pojedynku z Mofim, ale no to takie błędy się zdarzają. Został pozostawiony jeden na jednego i oczywiście napastnik ma przewagę. Natomiast no, PSG nie grało dobrego spotkania i Vitinha był w słabszej dyspozycji. Soler to chyba, tak jak wspomniałeś, Marek, był wygwizdany. Jak przyszedł Luis Enrique, myślałem, że może... dobry mecz Solera? Taki ważny mecz jego dobry. No nie, on zawsze grał jako, wiesz, jako drugi, trzeci wchodzący. Nie pamiętam, to jeszcze naprawdę szansę. Było niego w klubie w Hiszpanii. Ale popatrzcie na Ramosa, na napastnika. W Benfice strzelił 19 bramek. Jest ok, jeżeli chodzi o znajdowanie się w polu karnym, bo jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę kontaktów w polu karnym przeciwnika, ale z tego absolutnie nic nie ma. I to też jest takie wejście, gdzie z pewnością siebie żaden napastnik przy Kylianie Mbappé nie jest tak wysoko na takiej pozycji uprzywilejowanej. Zawodnik, który chyba rozegrał 4 mecze? Z tego, co mi być może się mylę, nie ma bramki, to też nie będzie takie bardzo płynne wejście. 260 minut i bez gola jest. Hmm. A ta sytuacja Paryża spotyka, ta porażka na swoim stadionie z Nicą, akurat spotyka w momencie, kiedy drużynę czeka dyptyk i to wcale nie taki prosty, czyli Borussia Dortmund lada dzień i w weekend, Marsylia. Tak. Otóż to, czyli wielkie klasiko. Dembele, jeszcze o niego was zapytam, zanim porozmawiamy o Nicei. Ja rozumiem, że Marcin Bułka budzi strach i jak on wychodzi do niego, to Dembele jest cały drży jako sika i wali piłką w sektor A9 zamiast w kierunku bramki. No ale skuteczność Usmana Dembele tak u progu sezonu może być, proszę bardzo, może też być zastanawiająca, co najmniej. Co? Dembele dla mnie powinien przestać pić energetyki, naprawdę, bo jest tak pobudzony, że czasami jak widzę na niego, to on przed przyjęciem piłki już ma, wiesz, już jest elektryczny, a później jak zaczyna już dryblować, no najlepiej gdyby były dwie piłki, jedna dla niego, a jedna dla pozostałych zawodników, bo tu jest z tym problem, że nie wie, w którym momencie ma tą piłkę oddać. Na skrzydle Bart kapitalnie go zablokował, naprawdę nie miał w ogóle, chodził do środka, no ale widzieliście tą sytuację, kiedy wyszedł od 35 metra, wyszedł sam na sam z bramkarzem, ma po prawej stronie Ramosa i absolutnie go nie widzi i wali z prawej nogi, słuchaj, 14 metrów, 6 metrów obok bramki, wiesz, to pokazuje, że w ogóle albo ma ciśnienie na gola, żeby jak najszybciej otworzyć te konto swoje bramkowe, natomiast w tym meczu został czapką nakryty, nie było go, naprawdę nie ma z niego w tej chwili żadnej korzyści. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że również Kylian Mbappé coraz częściej go szuka, co nie? I tam chyba obliczyli go, że bardzo często sobą grają, natomiast kiedy oni są szeroko, jeden i drugi jest szeroko, no to wtedy jest problem z tym graniem. Mhm. Dlatego ten Mbappé schodzi cały czas bardzo do środka i szuka Dembele. Natomiast Dembele naprawdę kolejny zawodnik, który do tej układanki Luisa Enrique myślałem, że będzie pasował. Okazało się, że przy tej kreatywności, takiej małej grze, no jego w tym nie ma. Myślę, że jeszcze, że właśnie trzeba poczekać pierwszy gol, troszkę go trochę go rozluźni. No na razie widać, że jest zapeklowany. Chociaż wiesz co? Chociaż jeżeli chodzi o te pojedynki, to chyba jest najczęściej drybluje. Oczywiście z różnym skutkiem, ale podejmuje te próby chyba... No tego chyba też należało się spodziewać, prawda? Tak. To jest sprowadzony dlatego, oczywiście nie ma wymiernych korzyści, poczekajmy, może też potrzebuje czasu. Wiesz co, Igor, we Francji troszeczkę inaczej analizują przeciwnika niż w Hiszpanii. W Hiszpanii ma więcej miejsca, być może mu więcej przestrzeni tworzyli. Tutaj
ja grałem we Francji, ty grałeś we Francji, wiemy, że analiza przeciwnika jest tak mocna, że oni potrafią nawet najlepszego zawodnika, jak Kylian Mbappe czy Dembele, gdzieś wyeliminować, separować go od reszty drużyny. I tak to było w tym meczu, że ten Bart fajnie bardzo blisko do niego doskakiwał, a wiadomo, że jak Dembele przed przyjęciem piłki nie ma opanowanej piłki, to on nic z tego nie zrobi. I tu był właśnie, problem, że analiza przeciwnika powoduje, że on ma duże problemy, co nie pozostaje mu tylko i wyłącznie nie przy linii, tylko zejście do środka. Zejście do środka powoduje to, że tam już jest więcej przeciwników. Mm. Więc każdy może tą piłkę mu gdzieś dziubnąć, a później jak oni są otwarci, kiedy idą bardzo wysoko boczni obrońcy, no to ci stoperzy Danilo i Skriniar są we dwóch pozostawieni, wiesz, jak na... Słuchajcie, chciałbym was jeszcze zapytać o jedną rzecz. Może to nie jest najważniejszy punkt na liście kłopotów Paris Saint-Germain w ostatnim tygodniu. Mimo to, Krzyśku, chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę. Keylor Navas wrócił do klubu, do Paris Saint-Germain z Anglii. Keylor Navas właśnie został zgłoszony w ostatnim tygodniu do Ligi Mistrzów, co pokazuje, że Gigi Donnarumma, który nie lubi tego, bo wiemy, że tego nie lubi, że ma z tyłu oddech kostarykańskiego piłkarza, który sam chciałby o sobie myśleć jako numer jeden. No, klub nawet dał taki jasny przekaz, jest Navas, i jest Navas i go zgłaszamy do Ligi Mistrzów, no bo gdyby był bardzo niechciany i go chciano, że od zespołu troszkę odseparować i żeby Donnarumma miał spokój, no to po prostu by powiedziano, dobra, Keylor, nie zgłaszamy ci do Ligi Mistrzów, weź tam sobie porób coś w tym czasie, obejrzyj telewizję, napij się herbaty. Wiesz co, myślę, że zgłoszenie samo w sobie to jest też zabezpieczenie klubu, po prostu. No, gdy coś się wydarzy, wolisz mieć sprawdzonego bramkarza. Natomiast... Zwłaszcza, że wiesz, Sergio Rico, prawda, jeszcze to jest... Tak, on wyszedł ze szpitala, ale to jest jeszcze kwestia powrotu do takiej dyspozycji piłkarskiej, no myślę, że chwilę mu zajmie, natomiast to już jest problem, powiedzmy, zdrowotny, a nie czysto sportowy. Tak. I tutaj, jeśli chodzi o Navasa, no to zgadzam się z tobą, że ten sezon, w którym obaj rywalizowali o miejsce w składzie i tak grali dwa mecze ten, dwa mecze ten, to był najgorszy sezon, kiedy dwóch dobrych bramkarzy obu się popsuło. Obaj robili błędy, obaj robili czasami błędy niewytłumaczalne. Tak jakby żadnemu z nich ta sytuacja nie pasowała. Bo Pochettino nie potrafił jasno powiedzieć, kto jest numer jeden. On chciałby sobie troszeczkę tak kupować czas, bo przyszedł i stwierdził, a to ty dostaniesz trochę czasu, tutaj zagrasz, podejmę decyzję później. No i tak nie był w stanie tej decyzji podjąć, a brak decyzji jest gorszy niż jakakolwiek decyzja. I jeżeli się uczą w Paryżu na błędach, to drugi raz do takiej sytuacji nie powinni dopuścić. No moim zdaniem Donnarumma jest przyszłością tego klubu. Donnarumma chociażby ze względu na swój wiek. Mówimy cały czas o bramkarzu, który ma 24 lata, a jest ograny... No, to jest 8 sezonów? Setki. 8 sezonów. Setki. Bo on w wieku 16 lat, tak? No to mówimy o 7-8 sezonach na poziomie Serie A i Ligi Francuskiej, więc myślę, że to jest przyszłość, a ekskluzywny, rezerwowy to jest Keylor Navas. I jeżeli tego się będą trzymać, to powinno być okej. Okay. Igor, twoja opinia? Tylko, że musi być taka zgoda Keylora Navasa na to, żeby być rezerwowym, bo to nie jest bramkarz taki, który cały czas ma taką świadomość, że okej, jestem dwójką i muszę być w formie, muszę wszystko robić, żeby było fajnie i jeżeli jest potrzeba, no to gram. Wręcz przeciwnie, myślę, że to jest zawodnik, który też myśli o pierwszym składzie. Żeby była zdrowa atmosfera, żeby no, Donnarumma nie czuł się, że w każdej chwili musi udowadzić, a wtedy popełniał błędy, to musi być ta hierarchia przekazana przez Luisa Enrique. Przy pełnej akceptacji Keylora Navasa wtedy będzie w porządku. Jeżeli nie, to znowu mogą być problemy. No i teraz zapytam was o Nice, bo jednak jest to klub, o którym jeszcze dzisiaj będziemy sobie mówili, bo będziemy mieli połączenie z Marcinem i będziemy mieli uwaga, talent, to też będzie zawodnik właśnie zespołu Nice, ale o samej grze tej drużyny. Nawet zapytałbym cię, Igor, i ciebie, Krzysiek, bo Marek już swoje powiedział. Nicea z ubiegłego sezonu, a Nicea z tych rozgrywek. Mi się bardzo defensywa podobała Nicei w tym spotkaniu. Wychodzisz na Parc des Princes, grasz wysoko, odważnie i współpraca Lotomby z Todibo. Wtedy, kiedy Kylian Mbappé ma pojedynek jeden na jeden w bocznej strefie. Okej, Lotomba też jest zawodnikiem, który potrafi biegać, jest dosyć silny, jest mobilny, ale jeżeli został minięty, od razu Todibo wychodzi. A Todibo właśnie to jest taki zawodnik, który idealnie chyba pasuje parametrami do środkowego obrońcy w takiej drużynie jak PSG. Silny, szybki, nie bojący się grać ryzykownie, czasami popełniający błędy, ale to jest również zawodnik dosyć stosunkowo młody. Duża intensywność tego klubu, tego zespołu. Laborde nie wiedziałem, miałem przyjemność grać z tym zawodnikiem w Bordeaux, nie wiedziałem, że jeszcze ten gracz
po swoich sezonach w Montpellier, po swoich sezonach w Rennes będzie jeszcze na takim poziomie. To nie jest oczywiście stary zawodnik, ale przy Mofim, który jest bardzo szybki, to jest taki gracz, który cały czas presuje, który może nie jest bardzo mobilny, ale swoim zaangażowaniem, swoją taką determinacją, pracą dla zespołu daje bardzo dużo. Więc sam jestem ciekawy, ile jeszcze tego paliwa, jakie jeszcze będą pomysły, żeby Nicea realnie stworzyła zagrożenie. No już nie mówię o Marsylii, ale właśnie dla takiego klubu jak PSG. Krzychu. Po pierwsze, to myślę, że osoba trenera tutaj jest warto na niego zwrócić uwagę, bo to jest bardzo rzadki przypadek, że były trener bramkarzy, u De Zerbiego staje się pierwszym trenerem. On oczywiście po drodze miał te swoje historie jeszcze w Turcji, kiedy był pierwszym szkoleniowcem. Natomiast trochę się to wbija w ten... Ach, szukam teraz takiego ładnego, bo hype train to jest takie nieładne określenie, ale no powiedziałbym, że ten korytarz sławy, korytarz poklasku dla De Zerbiego, który zbiera absolutnie zasłużenie. Moda na De Zerbiego, bo to, co robi jego Brighton, to jak gra Brighton, jak rewolucjonizuje, myślę, że na naszych oczach troszeczkę zmienia piłkę, albo inaczej pokazuje nowe trendy w tej piłce. I widzisz, że no to jest facet, który jest jego uczniem, który w jakiś sposób powiela jego pomysły i sposób myślenia o futbolu, więc warto się temu przyglądać z uwagą. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, ten zespół, ten klub w zasadzie już od kilku lat gromadził bardzo wielu zdolnych zawodników i taka była ta mieszanka trochę bardziej doświadczonych, właśnie wspomniany przez ciebie Laborde, jest Dante, mieli wcześniej Schmeichela, bo chcieli mieć w każdej formacji, tam był Schneiderlin przecież jeszcze, w każdej formacji chcieli mieć jednego przynajmniej doświadczonego piłkarza i wokół nich budować tych młodych. I mam wrażenie, że dochodzi do tej pokoleniowej przemiany, że ci młodzi mają coraz większe znaczenie. Ja jestem absolutnym fanem Kefrema Thurama i powtarzam, że to będzie na pewno duży transfer już niedługo. No i jest kolejny powód, żeby się też uczyć tego bardzo trudnego nazwiska Ndiaye, bo nie jest łatwe do wymówienia. To nie Yusuf. Tak, Yusuf Ndiaye. On odpoczywa w truchcie. Ale tak, ale biega jak niezmordowany. Pamiętacie mój wywiad z Marcinem Bułką, na jakiej pozycji powinien grać Ndiaye? Czy na środku obrony, czy na defensywnym pomocy? Nie wiem, wszystko jedno. I tu jest równie, jest równie dobry, odpowiadał Marcin. No, no dobrze, i o Mofim sobie porozmawiamy. A o Mofim później sobie jeszcze porozmawiamy. To w ramach naszej rubryki 1, 2, 3, raz, dwa, trzy. To teraz drugi mecz tej kolejki. Przejdźmy do soboty. Tutaj były rozgrywane tylko dwa spotkania, bo grają te drużyny, które będą bronić barw francuskich w europejskich pucharach, więc siłą rzeczy przed rozgrywkami pucharowymi zawsze będą w piątki i w soboty grały te najlepsze mecze zazwyczaj. Rennes-Lille 2-2. Do godziny gry mamy rezultat 2-0 dla Lille i w zasadzie nie wiem, kogo chwalić, a kogo ganić i za co. Jednych, że mają tyle nerwa w sobie, że dają radę odrobić te straty, czy Lille za początek spotkania i że potem tak się potrafi przewrócić. Bo jakoś mnie, mimo wszystko, wracając do Rennes, no to mnie nie przekonało, to czego byłem świadkiem i to, co obejrzałem. Kto ma ochotę na temat tego spotkania? Pan Marek się wyrywa do odpowiedzi z pierwszej ławki? Ja zawsze mówiłem, że Rennes zawsze gra pierwszą rundę w miarę dobrze, a później gdzieś, jak zwykle, kiedy ta końcówka jest taka decydująca, to traci na wartości i w tym sezonie również tak będzie. To jest zespół, który gra, nie jest regularny. Nie jest regularny. Jak patrzymy na sezony Rennes, to oni mają, jest górka i później pach, spów, znów spadają na dół. I tak było w tym meczu. Mi natomiast szkoda mi jest Lille, bo oglądam ich już od ostatnie pół roku, kiedy jest trenerem, Fonseca, tak. I naprawdę oni grają świetnie w piłkę. Tak. Utrzymują się, jeśli budują atak pozycyjny, to wiedzą, co mają w tym ataku pozycyjnym zrobić. Prowadzą, natomiast za każdym razem im się takie właśnie zdarzają przypadki, że tracą bramki w końcówkach i nie potrafią dowieść tego wyniku do końca meczu. To jest po raz kolejny, kiedy ten Lille, mając już mecz praktycznie skończony, nie potrafi dowieść go do końca. Natomiast ja myślę, że Rennes będzie musiało jednak troszeczkę zmienić swoją jakby taką politykę, bo widzimy, że przedłużali teraz większości swoich zawodników, tych, którzy ewentualnie mogliby im odejść. Potrzeba tam jest klasowego środkowego pomocnika, dobrego napastnika, bo Kalum Mendo, no fajnie, Guiri tak samo jest, natomiast to nie są zawodnicy, z którymi moim zdaniem można byłoby zrobić bardzo duży skok, jeśli chodzi o tą pierwszą trójkę, bo oni celują w Ligę Mistrzów. Mieli niezłego środkowego pomocnika, ale go chwilowo go
oddali Krzychu? Twoja opinia? Miałem takie skojarzenie z tym meczem z Marsylią z ubiegłego sezonu, która uważała, że najlepszym atakiem jest obrona, bo pamiętamy, że tam dużo goli strzelali obrońcy i tutaj też obrońcy w głównej roli. Leny Joro gol i udział przy tym drugim trafieniu. Diakite, to jest rocznik 2005. Tak zawsze mamy to skojarzenie, czy z Markiem często o tym rozmawiamy gdzieś komentując mecze, że my się tak w ekstraklasie jaramy tym, że przychodzi jakiś chłopak, który jest z rocznika, nie wiem, 2002-2003 i on w ekstraklasie sobie radzi, tam rozgrywa. A to jest 2005 Désiré Doué i z drugiej strony mamy Leny Joro i oni już mają natrzaskanych tych meczów całkiem sporo i już odgrywają ważne role. To są już podstawowi piłkarze. Nie są dodatkiem. Tak. Pamiętajcie, co mówi zawsze Dębina. Gwiazdy jutra już dziś występują we Francji. To jest naprawdę, to powinno się złotymi zgłoskami tu gdzieś na ścianie. No i jeszcze jeden obrońca, czyli Lorenza Sinion, który gdzieś ten mecz był w stanie odwrócić. Najpierw trafienie po takim błędzie dużym. Tak. Pakowany Chevalier jest trochę na konia. Pan drogą, to pasuje. Chevalier jest pakowany na konia, wybija piłkę źle, a swoją drogą to, co zrobił Asignon już po przejęciu piłki, to warto też na to zwrócić uwagę, bo założyć sombrero Umtitiemu, to też nie jest prosta sprawa. On to skończył jak taki rasowy skrzydłowy. Bardzo do Umtitiego to jeszcze chciałbym was zaraz zapytać właśnie konkretnie o tego zawodnika, bo zagrał pierwszy mecz w wyjściowym składzie w lidze francuskiej od 2016 roku, bo tyle go nie było też potem w Francji. Teraz po takich paproszkach, okruszkach, które wybiegał w meczu z Rijeką, a potem z Montpellier, wszedł do składu i zagrał od pierwszej minuty, ale jak sam potem powiedział w wywiadzie pomeczowym, ja Bogiem Wszechmogącym nie jestem. Nie oczekujcie ode mnie wiele. Tak? Nie oczekujcie ode mnie, że ja tutaj będę mecze wygrywał. Igorku, na co pan łaskawie chciałby zwrócić uwagę i czego posłuchać piosenki pana Korkoracza o zdrowiu? Ja bym porozmawiał o Marsylii, ponieważ spotkania chciałem zgłosić nieprzygotowanie, bo mentalnie byłem w Częstochowie, gdzie no to dobrze, to popatrz, ja w takim razie skręcam i zostawiam cię w takim razie. Już zostawiam z tym meczem. A widziałeś wieczorny tego dnia? Lons. Lons mecz. Legia. Okej. Lons przegrywa z meczem. Rozdarty, żebyś wiedział. Kto oglądał ten mecz? Bo ja oglądałem go. Ja też pilnie. Oglądałem go. 33-1 w strzałach? 31 strzałów. 31 strzałów Lons. Jak można przegrać mecz, którego przegrać się nie da? To jest pytanie do Marka. Lons przegrywa u siebie z mecz 0-1, notując tym samym najgorszy po tak fenomenalnym sezonie. Teraz po 5 kolejkach notują najgorszy w historii swojego klubu start w Ekstraklasie. 5 rozegranych kolejek, 1 zdobyte oczko, ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Ja mówiłem w Skarbie Kibica, że Lons, aby powtórzyć taki sezon, to będzie musiał wejść na wyżyny. I... Stary, nie mówię powtórzyć, ale nie tak. Nie w taki sposób. Nie ma jej łatwego kalendarza. Ren PSG już po drodze. Tak, ale mimo wszystko, wiesz co, brakuje mi jednak serca i płuca tej drużyny, czyli Fofana i Openda. Hmm. To jest dwóch gości, których miał zastąpić Andy Diouf i Łaji, no ale jak na razie widzimy, no troszeczkę to nie jest tak, jakby to mogło wszystko dobrze wyglądać. I mają duże problemy, szczególnie w defensywie. A więc zespół, który w poprzednim sezonie kapitalnie bronił, oni mieli 4 porażki przez cały sezon. Teraz mają 4 porażki po 5 meczach. A więc to sobie można łatwo wytłumaczyć, jaki jest stan ducha. Ja dzisiaj dzwoniłem do Liama Nalisa, asystenta Franka Jeze, bo znamy się i chciałem z nim porozmawiać. Ale nie mogłem się do niego zadzwonić, bo... Zbudował na pięć. Bo dobre. Mają Ligę Mistrzów, więc już tam, wiesz... On wiedział, że ty jesteś do Bonjour Ligue 1, siadasz mi, daj mi spokój. Właśnie wiedział, bo ja jestem z nim tam w kontakcie cały czas. Natomiast patrząc na grę drużyny Lons, widzę, że ta intensywność, którą oni nas szokowali, ta energia, która od nich biła, gdzieś to wszystko zginęło. Nie ma. Ta drużyna gdzieś jest tak poza pewnym zasięgiem. Nie wiem nawet czego, bo oglądając ich, mam wrażenie, bym oglądał w ogóle inną drużynę. Jakby to nie była drużyna Lons. Trybuny się zgadzają, kibice się zgadzają, ale już drużyna, która występuje na boisku, to już nie jest to samo. No wiesz, ale ja też uważam, że nie jest to nadal granie na jeden punkt. To, co zdecydowanie. Zrobili. A nie macie takiego wrażenia, że Lons gra tak jak w poprzednim sezonie z takimi zespołami, które się bronią przed własnym polem karnym? To były takie przypadki, tylko był Seko Fofana,
który dostawał piłkę i strzelał z dystansu. Otóż to i wyciągał też obronę. Ja też jeszcze dodam jedną. Dzisiaj już drużyny przeciwko Lons nie grają w jakimś sezonie piłki otwartej. Mhm. Każdy już przyjeżdża i gra tak podobnie jak z Marsylią czy z PSG, a więc ustawiamy się na 20-25 mecze i czekamy, co zrobi przeciwnik. I tak zrobiła drużyna Metz. Wiesz co, Krzychu, tak patrzę na to spotkanie Lons-Metz. Widzę, jak męczy się w takim meczu kosztujący 30 milionów euro Eliwai, którego udało się ściągnąć i sprawić, że on zostaje w lidze francuskiej. Z Montpelliego ściągają, a nie wyjeżdża na przykład do Anglii, która by go chciała. I myślę sobie, że taki Eliwai, który lubi przestrzeń, no taki... Ale kolejny, nie ma tutaj już się tej przestrzeni. A tu no po prostu nie ma tego miejsca i łatwiej będzie mu się grało paradoksalnie przeciwko Skriniarowi, tak jest, niż przeciwko Paris Saint-Germain, niż przeciwko takiemu Metz. To prawda, no ale żeby on się rozwijał, to musi nauczyć się też grać bez tej przestrzeni. Inaczej po prostu się operować, wykonywać inne ruchy. Ja wierzę, że jest w stanie to zrobić, bo dla mnie to jest też taki napastnik, który jest skazany na karierę, o ile mu pozwoli to, co jest od szyi w górę. Bo myślę, że od szyi w dół to jest świetny piłkarz. Natomiast tam jest kwestia... Mówisz, że fryzurę musi sobie zmienić. Nie, no kwestia otoczenia, tak z tego, co słyszałem, to otoczenie może go trochę ściągać w dół, że tam ciągną się za nim takie mniejsze i większe skandale obyczajowe, bo tam, pamiętacie, wyrzucony z internatu. Pamiętamy. Jakieś molestowanie w międzyczasie pod dyskoteką. No takie nieciekawe tematy, które są niestety dosyć popularne nie tylko w klubach francuskich wśród młodych piłkarzy, ale sam UAI miał w tym meczu dwie sytuacje. Mm-hmm. Ukidża został wybrany do jednastki kolejki, bo Lons, mimo tego, że narzekamy na Lons, mimo tego, że wiemy, że im będzie w tym sezonie dużo trudniej niż w poprzednim, to oni sobie jednak wypracowali tyle sytuacji, że spokojnie można było to spotkanie wygrać. No i dlatego mówię, że to nie jest gra na jeden punkt w tabeli. Tam troszkę w jednym, w drugim meczu zabrakło. Paradoksalnie jestem bardzo ciekawy tego, co się wydarzy w Lidze Mistrzów. No bo w Lidze Mistrzów z zespołami, które będą chciały grać bardziej ofensywnie, grać do przodu, to może być dla Lens takie przypomnienie sobie tego, co się działo właśnie w poprzednim sezonie. Oni są mocni w fazach przejściowych. Jeżeli będą mieć mecz bardziej otwarty, przeciwnika, który chce też atakować, to wtedy dla nich się otworzą pewnego rodzaju ścieżki, które można wykorzystywać i ja tego Lens w Lidze Mistrzów jestem niezwykle ciekawy. Natomiast najgorsze dla nich jest to, że zaczęli sezon koszmarnie, mają jeden punkt na 15 możliwych, a dopiero teraz przychodzi ten najtrudniejszy moment, kiedy grasz co 3 dni. To jest chyba właśnie klucz, bo żeby były puchary, prawda, mecze co 3 dni, grasz tak w lidze, to okej, jakieś to jest wytłumaczenie, a teraz co, grasz co tydzień i teraz się zacznie prawdziwa zabawa. Ale jeżeli chodzi o Lens, zobaczyłem sobie te statystyki goli straconych, to słuchajcie, 3 gole ze stałych fragmentów gry i 3 gole z bezpośrednich rzutów wolnych i karty, więc to nie jest tak, że defensywa przecieka i jest bardzo źle, ale no, to jest to niewytłumaczalne, bo no, tak to się nie powinno być i Franka jest, no, ma duży problem, jak to przestawić, bo to się wydaje, że panowie wychodzimy, pewność siebie musi taka być podobna co wcześniej, tylko że pierwsza minuta i niestety, i to łatwo się mówi, i jest duży problem. Słuchajcie, no to spójrzmy sobie jeszcze raz na komplet rezultatów tej kolejki i pomówmy kilka zdań o pozostałych spotkaniach. Olympique Lyon remisuje z Havrem 0-0. Tutaj ważniejszym jest jednak to, że drużynę poprowadził już Jean-François Vulliez. Nic wam nie mówi to nazwisko? To się nie przyzwyczajajcie, bo i dalej wam nic nie będzie mówiło. On tylko prowadzi drużynę w zasadzie do dziś. Dzisiaj w klubie pojawił się Fabio Grosso, bo Laurent Blanc... Już go nie ma. No już go nie ma. Znowu kontakty Piotrka Świerczewskiego na nic nam się nie przydadzą, bo Laurent Blanc już nie jest trenerem Olympiku Lyon. Swoją drogą, niespodzianka, Marek, bo już z Igorem na ten temat rozmawiałem. Duża niespodzianka. Że go pogonili? Że nie, Blanca? Ja myślę, wiesz, on od początku nie żarło między nim a właścicielem Ameryki. No ale wiesz, no, cała wiosna to jednak trzecie miejsce Olympiku Lyon w tej takiej wirtualnej tabeli wiosny. No dlatego też został na ten sezon. No tak, ale później było już tylko i wyłącznie gorzej. I wczoraj po raz kolejny, to też podobnie jak drużyna Lens. Duża ilość sytuacji, natomiast zero bramek, a przy dobrych wiatrach mogło być również inaczej. To, no, słabo, jeśli chodzi o pierwszą połowę w ogóle, przespali. To jest ciekawa statystyka, zobaczcie. Jedyna drużyna chyba, która jeszcze nie prowadziła w tym sezonie Lyon. W lidze Lyon. No i zespół, który też po 5 rozegranych kolejkach nie ma ani jednej wygranej. Zdarzyło się to tylko dwukrotnie w ich historii. Raz zajęli miejsce w tym sezonie 79-80. Zajęli miejsce 18, ale utrzymali się w barażach. Utrzymali się po barażach. Tak. No w sezonie 93-94 zajęli miejsce ciut bardziej eksponowane, ale 14.
chodzi mniej więcej o to, żeby też pokazać, że no dobrze im to na ten sezon nie wróży. No raczej o mistrzostwo bić się w tym sezonie nie będą. Ale John Texter mówi, że czwarte miejsce to jeszcze ciągle jest możliwe. Nie to, nie to, że możliwe, to jest plan. Plan, to jest który plan. Musi być wykonany. Okay. A w ogóle Savio Grosso to jest w ogóle ciekawa historia. Nie wiem, rozmawiałem z Piotrkiem Dumanowskim, który... Tak. Troszeczkę mi tam wtajemniczył, co się działo z Fabio Grosso we Włoszech. No to co mi pasuje do Lyonu, do tego projektu? To, że on w Juventusie jeszcze pracował w zespołach młodzieżowych i tam długo pracował, miał dobrą renomę i uważano go za takiego człowieka, który dobrze dogaduje się z młodymi zawodnikami. No więc logiczne, Lyon, wprowadzanie młodych zawodników z akademii, to się zgadza. Natomiast ciekawa jest historia z tymi jego przebojami w Serie B. Frosinone wygrywa w Cuglach Serie B. Awansował. Nie gra tam, w sensie rozwiązują z nim koniec kontraktu, nie przedłużają z nim umowy. Wcześniej taka sama historia wydarzyła się w, chyba w Hellasie, tak, żebym nie pomylił. W Hellasie awansował z klubem, ale już kto inny poprowadził drużynę w barażach i w Serie A. Tak jakby no coś tam nie stykało, że mimo, że osiąga sukces ze swoim zespołem, to jednak prezes decyduje się zmienić go na jakiegoś innego trenera. Słuchaj, jest taki trener we Francji, nazywa się Jean-Marc Furlan. Tak. Też wprowadza drużyny do pierwszej ligi, po czym go od razu... Ale też jak przyszedł, teraz jest na drugim miejscu. No i właśnie walczą o awans, niewykluczone, że ich wprowadzi. I natychmiast... Porażki właśnie z rzędu, więc spokojnie. Jean-Marc Furlan swego czasu kiedyś bardzo duży przyjaciel, znajomy Marka Saganowskiego w drużynie Trois, bo wtedy też prowadził Trois i Sagan nie mógł się z nim kompletnie dogadać. Lorient remisuje z Monaco, to jeszcze a propos tych wyników 2-2. Monaco tym samym pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli, chociaż tych oczek ma zdobytych wyjątkowo mało jak na drużynę po 5 rozegranych kolejkach, bo tylko 11. 11 punktów na 15 to nie jest taki... Ale wiesz co, widziałem dzisiaj tę statystykę, no słuchajcie, no średnia ponad 2 punkty na mecz, to nie jest zła średnia. No ale wiesz, ale... To jest przyzwyczajenie po prostu do tego, co zrobił PSG. PSG wykrzywił to. Nie mówi, że to jest zła średnia, ale mieć taką średnią i być na pierwszym miejscu w tabeli, to jest coś niezwykłego. Tak po prostu. Co tutaj mamy jeszcze taką... Najszybszego gola zdobył. A, najszybszego gola, tak jest. Ale piękny był ten gol Gołowina i cała akcja go podkreślająca. Piękna, nadzwyczajna. Zresztą Aleksander Gołowin to jest chyba piłkarz... No nie wiem, zrobiłbym go... Uwaga, talent, tylko że to jest już taki wieczny talent, wieloletni talent. Co tam, co Igor, na co patrzysz? Czyta to sin, to sę? To jest Benin chyba, więc w jakim języku Benin, się mówi w Beninie? Beninie? Po francusku czy po jakim? Czy po... To sam. To sam. I a propos właśnie Skriniara, cały czas mam francuski. W głowie. No. Jak będzie Skriniar to sam, ja mam... to będzie, będzie duży problem. Słuchajcie, pozwólcie, zróbmy tak. Zrobimy tutaj, że tak powiem, przerwę. A potem będzie Adrem, zrobimy sobie przerwę, wrócimy do tych pozostałych meczów, do ligowej tabeli, czyli jeszcze raz wypuścimy dżingiel, raz, dwa, trzy. A teraz dżingielek bardzo poproszę, drogi, to do Miśka, do naszego wydawcy. Alo, alo. No bo to jest ten moment, kiedy połączyliśmy się z Marcinem Bułką prosto z Nicei. Siemanko Marcin, słuchaj, witam. Nie uwierzysz, zrobiliśmy cię, to był mój wniosek, tak trochę mrugam okiem, no nie będziemy ukrywali, tak trochę, nie powiem, po kumotersku, rozliczymy się po kolejce, ale zrobiłem cię bohaterem tej kolejki, całej Ligi Francuskiej, no ale wiesz, no nie zawsze jest taki kontekst, przyjeżdżasz do Paryża, wyjeżdżasz stamtąd z 3 punktami, to się zdarza rzadko. Nie otrzymałeś wysokiej noty w L'Équipe, powiedzmy sobie szczerze i otwarcie. To jest raptem ocena 4 na 10. A ty jaką byś sobie wystawił? Bo nawet tutaj w tym studiu mówimy sobie o twojej, o pierwszej bramce Kyliana Mbappé, kiedy masz piłkę na rękawicy. A mi się wydaje, że będą podobnie, bądź może 5. To jest tym bardziej, że ciężki mecz dla bramkarza, bo nie było aż tak dużo do pracy, jeżeli chodzi o obronę na linii. To jest ciężkie te bramki, bo nie ukrywam, że ta piłka nawet kiedy mi przełamała ręce, no to był dosyć mocny strzał. Nie wiem, czy to było tak też odzwierciedlone w telewizji, ale w meczu no ta piłka była mocno uderzona i ja byłem nawet przekonany, że ją obroniłem, dopóki cały park nie usłyszałeś trybun. Usłyszałem trybuny i mówię gol, ale generalnie piłkę tak tutaj jeszcze na ręce miałem, oglądałem powtórki i ręce miałem dobrze ułożone, ale piłka mi przełamała ręce i to jest właśnie taki
taki można, ja nie wiem, można się tego przyczepić i można nie. Pewnie jakbym obronił, to super, nie obroniłem. No i, no i było 1-1. Słuchaj, ale generalnie, no, jeżeli chodzi o... Myślę, że nogami grałem bardzo dobrze, bo było ciężko grać. Tym bardziej, że Paryż jak zwykle presuje wysoko. Oni tam zawsze są 1-1 w pressingu. Więc podejmowałem dobre też decyzje. Na przedpolu bardzo dobrze. W powietrzu też, też to miałem, to, to byłem. A tak jak mówię, było 3-4 strzały w meczu. I do tego dwie bramki. No druga bramka, no to... Rozmawiałem z Kilianem po meczu, to mówił, że z jego perspektywy też, nie wiem, musiałem mieć chyba ze 3 metry, żeby ją złapać. Słuchaj, to, to właśnie o to cię teraz zapytam. Po pierwsze cię poproszę, przestań się bawić tymi drobnymi, bo wchodzi w mikrofon tamtymi monetami. Pamiętaj, nie grasz, nie grasz za drobne w Nicei. Nie, nie rozmieniamy się na drobne. Nie rozmieniaj się na drobne. Właśnie, o to miałem cię spytać, czy miałeś okazję porozmawiać z Paryżanami po zakończonym meczu, pokręcić się po stadionie? Wiesz, jest takie przysłowie, które być może niekoniecznie pasuje i nie chciałbyś użyć tego słowa, ale że zemsta najlepiej smakuje na chłodno, na zimno. Ja wiem, że może nie ma tutaj, nie ma co mówić o żadnej zemście w przypadku Paris Saint-Germain. Oczywiście, że nie, ale, ale takie jest przysłowie. Takie jest przysłowie. Pstryczek, pstryczek. Taki mały pstryczek. Pamiętajmy, że chyba ostatni twój taki mecz, kiedy byłeś tak bardzo na świeczniku w Paryżu, no to ten, o którym tutaj sobie rozmawialiśmy 2 tygodnie temu w studiu kanału sportowego, to jest ten mecz sprzed 3 lat, kiedy wychodzisz w bramce PSG i Ganago ci strzela gola, prawda, i przegrywacie 0-1. No a jak było teraz? Co było, jak się toczyły te rozmowy z Paryżanami? Zdradź nam trochę kuchni. No jak, w sumie jak zwykle, jak po meczu, to rozmawiam z każdym, z kim mam okazję i kogo jeszcze personalnie znam. No teraz... Coraz mniej, bo ten skład się trochę rotuje. No ale generalnie rozmawiałem tam z kilkoma chłopakami. No i byli zadowoleni z mojej gry. Powiedzieli, że bardzo dobrze pewnie. Rozmawiałem chwilę też z Keylorem Navasem, bo z nim akurat się złapałem przed meczem, jak wchodzili do szatni. No to jeszcze na boisku tam chwilę rozmawialiśmy. No i kibicuje mi, bo już... Rozmawialiśmy na ten temat jakiś czas temu, jeszcze jak byłem w Paryżu, i mówił, że zobaczysz, jak będziesz numerem 1, to zrobisz szybki progres, bo masz do tego duże możliwości. No i akurat powiedział, że śledzi i jest zadowolony z tego, co prezentuje. A ty go zapytałeś o to, co on z kolei, jakie on ma z kolei plany na Paryż, bo o tym mówiliśmy sobie tutaj? Nie, go nie pytałem, raczej on ma już swoją ścieżkę i już chyba to co miał wygrać, to wygrał. Myślę, że 3 Ligi Mistrzów, to raczej nie można zadać mu pytań retorycznych. Więc wolałem skupić się na mnie. Jeżeli mówił w superlatywach, to tak, miód się, na uszy, miód tak, na uszy. Tak. Rozmowa by się skwasiłbyś atmosferę delikatnie, tak, taką, takim niepotrzebnym. A co u ciebie, stary? Powiedziałem, pociągnę wątek i przygotuję się do rozrywki. Słuchaj, to jeszcze to co Kylian Mbappé? Był na ciebie bardzo zły, że na ciebie to nie do końca. No, znaczy ja na niego bardzo. No właśnie, on ci strzelił te dwie bramki, a jaki był jego stan ducha po takim meczu? Na Mofiego był zły tylko. No, na Mofiego był zły, to widzieliśmy, że był zły na Mofiego po 3 golu, że gra na czas. Chyba cały Paryż był zły, ale no akurat Terem zagrał super mecz. A co takie, na chwilę rozmawiałem z nim po meczu, akurat mieliśmy okazję, bo wszedłem i akurat on był tutaj pierwszy z brzegu, jak to można powiedzieć. No i powiedział, że fajnie, że super gramy w piłkę, podoba im się, jak też wyszliśmy na nich pewnie i nie było łatwo, ale co, no też dla niego też ciężko coś powiedzieć, mi się wydaje, gdy strzelasz 2 bramki, nie wygrywasz meczu, no to też mówi samo za siebie, że my raczej zagraliśmy mecz na takim przyzwoitym poziomie, gdzie tą piłkę odbieraliśmy wysoko, z czego w sumie teraz jesteśmy znani, bo mamy bardzo dobre statystyki odbiorów piłki wysoko i to popłaciło, bo chyba te bramki, które zdobyliśmy, 2, no to były właśnie z tych odbiorów na 30 metrze i sfiniszowanie tego, nie? No, ale to jeszcze trzeba mieć odwagę, żeby wyjść na Parc des Princes i wyjść na Paryżan właśnie tak wysoko. Tak, słuchaj, tak. Takich obrońców to wysoko... można wychodzić. No prawda. Powiedział Marek, że jak się ma takich obrońców jak Paryż, takich, no powiedziałbym...
nie za szybkich, to można na nich wyjść wysoko, ale na to nie musisz odpowiadać. Natomiast chciałbym ci powiedzieć, informacja z dziś, prosi Wideoton na czacie, żebym cię o to zapytał. Smoku, zapytaj Marcina Bułkę o Salvatore Sirigu. Już o tym 2 tygodnie temu rozmawialiśmy, wtedy się o tym plotkowało, że a może Lloris, a może Salvatore Sirigu. Ostatecznie były bramkarz Paris Saint-Germain ląduje w Nicei. Czy macie to już tam dobrze rozkminione w klubie? Czy tak jak ze Schmeichelem, że nic do końca nie wiadomo? Czy tutaj jednak jest rzecz oczywista, że Salvatore Sirigu przychodzi jako bardzo doświadczony, ale już raczej z takim piłkarzem, no, któremu bardzo bliżej niż dalej do końca kariery, i to ma być po prostu taki, co się często praktykuje, solidny, rezerwowy poduszką bramkarz. No tak, po prostu z poduszką pod tyłek na ławkę rezerwowych. No raczej ta właśnie ta druga opcja, ale od czego chciałem tu zacząć? On chyba tutaj był wtedy, gdy mieliśmy kadrę i nie wiem, czy był tydzień na takich jakby testach, nie wiem, czy testy, po prostu chcieli go sprawdzić, zobaczyć, w jakiej jest formie, no bo też trochę tą jakąś swoją kontuzję Achillesa, która nie jest jakaś tam łatwa, i nie był w treningu długi czas, no ale potem chyba wrócił. No i nie wiem, on był pomiędzy, chyba tam, co czytałem, był pomiędzy Lorią a Niceą do przyjścia jako numer 2, więc teraz już wiedziałem, że był, bo był z nami też w Paryżu. No to chyba wtedy uznałem, że po prostu został podpisany, bo na pewno zawodnik testowany nie będzie z nami leciał na mecz, tym bardziej na taki mecz wyjazdowy. Tak. No i to myślę, że to jest osoba, która może coś takiego też wnieść do szatni i tak dalej, ale no raczej nasza pozycja to nie ulegnie zmianie. Jest, pozycje są ustalone. Rozumiem, że Salvatore pamięta jeszcze francuski, prawda? Z czasów, kiedy występował. Pamięta, nie, super. Ja no, akurat po włosku, ale, okay. ale on francuski super. Marcin, chyba że chłopaki macie jakieś jedno szybkie pytanie do Marcina na szybko? O Fariolego tylko bym chciał zapytać. No to proszę, jakim jest, bo to jest były trener bramkarzy, więc to też mnie interesuje, czy on w tym treningu bramkarskim w jakikolwiek sposób wrzuca coś, jakieś swoje uwagi, czy koncentruje się tylko na zawodnikach z pola? A to prawda, akurat trener był ten bramkarzy, ja też o tym nie wiedziałem na początku. Dowiedziałem się jakoś tak w międzyczasie. Na co on zwraca uwagę, może nie stricte bramkarsko, nie interesuje się, bo ma do tego kogoś i ktoś inny podejmuje decyzję, ale jeżeli chodzi o grę nogami, no to zwraca dużo uwagi i chce, żeby bramkarz grał bardziej ofensywnie nogami i próbował takich zagrań raczej, nie wiem, łamujących linię ataku. Tych takich penetrujących pomiędzy liniami i chcę, żeby bramkarz był odważny z piłką przy nodze i nie bał się ryzyka. Tym bardziej, że pokazał mi statystykę, jak był we wcześniejszych klubach, że jego bramkarz to była jakaś chyba jedyna postać, która miała najwięcej kontaktu z piłką przy nodze, więc to też mi dało do zrozumienia, więc że będziemy dużo rozgrywali przeze mnie. Ale mi to odpowiada, bo ja lubię grać nogami i akurat z tym czuję się komfortowo. Lubisz być pod grą. Już widzę te tytuły jutro w prasie. Marcin Bułka, nowoczesna, nowa dziesiątka zespołu Nice, zawsze pod grą. Trzymaj się, Marcin, bardzo ci dziękujemy. Dziękujemy, dzięki, że znalazłeś dla nas czas. Prosto, rozumiem, z Nicei. Prosto z Nicei, tak? Czy... Dziękuję, tak, prosto z Nicei. Nigdy się nie ruszał, zaraz Monaco obok gramy, więc... Elegancio. Bo teraz w tej kolejce Monaco już. Olidera. Wiesz, ale będziecie tam, słuchaj, kibice, ale czekaj, mecz jest w Nice. Mecz jest w Monaco, ale w sumie jest Nice. Ale to w sumie jakby i tak będziecie grali jak u siebie. Tam u siebie tam kibice Nice zdominują, to wiadomo, że tak będzie. Trzymaj się, Marcin, pozdrawiamy cię. Na razie, super, pozdrawiamy. Dziękuję, do widzenia. Cześć. A swoją drogą, mamy już nową nazwę dla rubryki rubryka na telefony, SMS-y, na czata. Bardziej na czat niż na telefony, bo tutaj telefonów nie odbieramy, ale była bułka z Messim. Mm-hmm. No, taki groch z kapustą, bułka z Messim. Ale Messiego nie ma. Ale znaleźliśmy nazwę. Ty znalazłeś. Ale od razu musiałeś, tak? Tak, twój autorski pomysł. No jest to, a nie podoba ci się?
Będziesz musiał się z nim pogodzić. Ale jak przyjdzie czas na tę rubrykę, to zobaczycie, jaką nazwałem. Nie musiałeś, naprawdę. Wracamy do tych spotkań tej kolejki, panowie, jeszcze przez... Ale wiesz, to tylko jedno zdanie a propos Marcina i jego gry nogami. Naprawdę kapitalnie to robi. Wspomniał też o tych wyjściach na przedpole. Bardzo poprawne interwencje. Może nie jakoś widowiskowe, ale to chyba było naprawdę takie... Skuteczne. I ta właśnie próba rozgrywania, pamiętam taki pas chyba z prostego podbicia na 4. Aż pokazywali wcześniej, Donnarumma źle zagrał i później Marcin taką piłkę zagrał cienko. Ale jaką właśnie, że na dwa razy I faktycznie się nie dziwię, że trener lubi i pozwala grać Marcinowi, bo gdyby to był na przykład Radek Majecki, to wątpię, żeby to był jego mocna strona. Pamiętam, że Paul Lopez w momencie, kiedy był jeszcze trenerem Jorge Sampaoli, liczono mu tę liczbę kontaktów poza polem karnym i tam było grubo ponad 100. Więc zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę to, co powiedział przed chwilą Marcin Bułka, czy on będzie ten licznik tak nabijał, że faktycznie tych kontaktów będzie tak dużo. Też będzie wyżej troszeczkę grał. No właśnie, mówię wam, rozgrywający najwięcej kontaktów z piłką. Napisała Maja na czacie. Poczekajcie, Maja napisała, muszę to przeczytać. Maja napisała, że jedną interwencję miał, dwa gole puścił i piłkarz kolejki według Smoka. Maja, więcej uśmiechu w życiu. Nie bądź jak hejter z Wesołej, Michał Bojanowski. No, wiesz, no przecież to tylko dla żartów. Wszystko mrugamy okiem. Pewnie, że nie był najlepszym zawodnikiem tej kolejki, ale jakie to tak naprawdę ma znaczenie? Najlepszym zawodnikiem kolejki, umówmy się, będzie ten, o którym i tak dzisiaj jeszcze będziemy mówili, czyli Terem Mofi. Ale wróćmy do tej serii, o której mówiliśmy, czyli Lorient remisuje z Monaco 2-2. Odnotujmy tutaj w tym meczu, że zadebiutował wchodząc z ławki rezerwowej po 763 dniach bez grania w piłkę, po 2 latach bez gry w piłkę Benjamin Mendy wszedł na boisko w końcówce spotkania. I takie mieszane reakcje, trochę gwizdów, trochę braw. Tak, to tego nie... Tak było dzisiaj tak napisane, że, okay, że w trakcie wejścia... Że ale nawet kibice Lorient tak że nie jest w stanie... No oni przecież go przywitali tak niezbyt przyjemnie, właśnie, tam nie ma miejsca dla gwałcicieli w naszym klubie i tak dalej, więc tam było tak napisane, że nieprzekonanych i tak nie przekona, w sensie, czy jego przeciwników i tak nie przekona, natomiast zwolenników ciągle ma coś na tej zasadzie. Więc no podejrzewam, że z czasem, zresztą on miał udział przy tej akcji bramkowej. Tak jest. I to akcja z minuty 90 plus 8, no bo tutaj znowu jest mecz bardzo, bardzo długo przedłużony. Monaco od stanu 0-1 doszło do 2-1 i ostatecznie padł remis 2-2. Marsylia zremisowała 0-0 z Toulouse'ą. Kto oglądał, kto komentował, niech żałuje. Kto oglądał ten komentarz? Też, nie był to mecz kolejki. Ja oglądałem i musiałem to komentować. No, niestety, bardzo jest mi przykro, że tak się mówi. A niektórzy za darmo to muszą jeszcze oglądać. Igor, Korea słaby mecz. Aubameyang słaby mecz. Słuchaj, Marek, statystyka, którą gdzieś tam dzisiaj znalazłem, że dwóch najczęściej strzelających w Ligue 1 zawodników to... Kylian Mbappé, wiadomo, 20 strzałów, 7 bramek w lidze. Pierre-Emerick Aubameyang, 19 strzałów, 0. 0. Strzelał w pucharach z Panathinaikosowi, ale w lidze ciągle 0. Jak to mówią, projekt trenera Marcelino jeszcze ciągle się musi przejeść, żeby to ruszyło. To może diesel ruszy, maszyna ruszy. No nudy, naprawdę nudy. Mimo tej liczby strzałów, mimo jakiejś tam okazji, nie jest to zespół, gdzie można powiedzieć, że trener ma pomysł. Ten również zapytany o to, czy coś ma w planach, żeby znaczy on wie, ta że publika, ma pomysł, żeby ta publika troszkę się cieszyła tą grą. Paul Lopez, bramkarz Marsylczyków, powiedział, że za trenera Igora Tudora, to przynajmniej każdy wiedział, i to było jakoś prostsze, każdy wiedział, że łapiemy 1-1 i każdy ma swoje zadanie tutaj. To jest taki frazes i delikatne tłumaczenie, że jeszcze potrzeba czasu, żeby drużyna zrozumiała schematy i pomysł szkoleniowca. No słabo to wygląda. Oczywiście możemy powiedzieć, że Marsylia ma najwięcej strzałów, jeżeli możemy statystycznie na 90 minut. W lidze? W lidze. Mhm. Powinna strzelić kilka bramek więcej niż faktycznie ma, ale to jest taka nijaka, bo podania to jest średnio, taka średnia półka. Również posiadanie piłki to jest 6. pozycja. A propos Aubameyanga, to jest zawodnik, który ma jakość, oczywiście, nieźle się rusza, nieźle zdobywa przestrzeń, tylko tak jak wspomniałeś, 19 strzałów, 0 bramek. Vitinha,
To jest gracz nieźle presujący. Od początku, jak doszedł do Marsylii, możemy powiedzieć, że... Może oni go kupili jako... Jeżeli chodzi o walkę, jeżeli chodzi o, obrońcy, o zapasy. Bardzo fajnie to wygląda, napastnika. Ale kiedy trzeba, no to... Presuje. Bardzo. Taka była akcja chyba w drugiej połowie, gdzie miał piłkę. Zawodnicy czekali na chyba 15 czy na 10 meczu, żeby zagrał. On posłał futbolówkę w to miejsce, gdzie absolutnie nikogo nie było. I to jest takie podsumowanie dla mnie tego gracza. Nie spełnia oczekiwań. I to, co się jeszcze rzuca w oczy, to powroty po stracie piłki. Nie wiem, czy jest problem, to chyba najłatwiej powiedzieć, że z przygotowaniem motorycznym, bo to na pewno nie były treningi pod imienia Igora Tudora, ale jak oni wracali, gdzie, słuchajcie, przecież Tuluza mogła ten mecz wygrać. Gdyby lepsze minucie, wykończenie, tak. Gdyby lepsza jak skuteczność. Po Stalingradu jest. I to nie byłoby ten taki... młody chłopak miał w końcu strzelać. Tak, on chyba zwariował, że proszę dostał. Niemcy byli po Stalingradem. Tak. Słuchajcie, no więc 0-0 w meczu Marsylia-Tuluza. Clermont już bez Mateusza Wieteski. Od razu widać, że to był najważniejszy. Ale Clermont mają problem jeszcze z trawnikiem. Murawą, właśnie. Gdzieś się Grzyb zaatakował. Ale, ale ja miałem podobną kiedyś sytuację. U siebie na trawniku w domu. Nie, u siebie, słuchajcie, w Bordeaux, słuchajcie, przychodzę z Legii, tutaj murawka piękna, tutaj. Ale ponoć właśnie jak Grzyb zaatakuje, no to niestety, to jest duży problem. I faktycznie gra jest porównywalna do stanu murawy. Ja zobaczyłem na początku ten mecz, mówię, czy oni tam skończyli mecz rugby i teraz weszli piłkarze, ale się okazuje, że to po prostu jest jakiś grubszy problem. No i panowie, chciałem powiedzieć, że Wieteska wykorzystała to... uciekał. Pozwólcie. Nie, czy bramka właśnie no, nie padła. Dobrym, z murawą. Dobrym piłkarzem. Tam, no stracili piłkę, bo bramkarz źle zagrał, skoczyła piłka i ten Moses Simon takiego... Panowie, chciałbym powiedzieć tak. Dobrym piłkarzom... Nic a umówmy się, nie przeszkadza nic, bo to takie szukanie dziury w całym, tak złej baletnicy, to rąbek u spódnicy. Piłkarze nont przyjechali, zabrali 3 punkty do domu, wreszcie wygrana 1-0 na wyjeździe. No to opuszcza chyba strefę spadkową, nawet opuszcza, tak, bo tam jest Clermont, Lyon i Lens. No i ostatni mecz, o którym sobie dwa słowa powiedzmy, jednak zwróćmy uwagę, już patrząc, zerkając w tabelę, Reims przegrywa z Brestem 1-2 i to jest w ligowej tabeli. Tak, i zobaczmy, co się dzieje w ligowej tabeli, ponieważ Bretończycy nic tego, nizowego są nagle na drugim miejscu w Ekstraklasie. Ale wiesz co, to pełnie. O tyle może nie dziwić, biorąc pod uwagę, że oni zdobyli 29 punktów w rundzie rewanżowej i to był, pamiętamy, zespół, który już był skazany na spadek. Eric Roy przyszedł i tak miał tylko przystemplować, po prostu spuścić klub do drugiej ligi. Tymczasem oni wtedy już całkiem nieźle zaczęli punktować. Biorąc pod uwagę budżet tego klubu na transfery, to przypomina mi się to słynne... A raczej jego brak. No, słynne zdanie właśnie Michała Żewłakowa, który zapytany, ile ma pieniędzy na ruchy, tyle, ile sobie... Sam sobie wypracuje. No, Gregory Lorenzi, który jest notabene kolegą braci Żewłakowów, bo oni się poznali w Muskrą. Mhm. I pamiętam, że z Marcinem rozmawiałem, bo Marcin go tak lepiej kojarzy. To jest rocznik 83, więc no, mówi, że Gregory Lorenzi to zawsze taki był bardzo... kumaty człowiek, który wszystko wiedział. Oni nazywali go Google, bo on zawsze gazetka przeczytana, wszystko wie, na każdy temat się chętnie wypowie. No i teraz pełni rolę tego dyrektora sportowego. Tam nie było jakichś wielkich ruchów. No, odszedł Honora i to już jest na pewno duża strata. Natomiast oni sobie tak to wszystko poukładali, że ten zespół ma ręce i nogi. Fajnie, no, pewnie fajnie długo tam nie zagoszczą na tym. Ale wiesz co, no to 10 punktów to jest 25% tego, co jest potrzebne do utrzymania. Tego, co mają zdobyć, dokładnie. No, zwraca też uwagę, po tej kolejnej wygranej, drugiej w ostatnich trzech kolejkach, Metz i Beniaminek jest na bardzo wysokim siódmym miejscu. Niestety obawiam się, to jeszcze się wcale tak nie musi zdarzyć, że Clermont. Myślałem, że ten sezon, który właśnie jest, to będzie ten sezon poprzedni. Ale wtedy od początku byli w środku, nawet w tej górnej połówce i tak zostało do mety. Teraz może to być ten sezon, w którym ten skromny klub z Clermont-Ferrand sobie nie poradzi. No ale będziemy mądrzejsi pewnie jeszcze za kilka kolejek. Jedenastka tej kolejki Ligue 1, zdaniem dziennikarzy L'Équipe, no tutaj, jak mówiliśmy, do bramki trafia Algierczyk z Metz, Ukidja, który obronił całą masę strzałów, też Kiandere. Też młody Rest również w Tuluzie bronił kapitalnie. Świetnie, no to jest w ogóle ten bramkarz Tuluzy, to jest naprawdę, to jest... Wiecznie uśmiechnięty i taki wypisz, wymaluj Alban Lafons tak. Też sprawny, gibki, ciemnoskóry bramkarz, młodziutki chłopak, reprezentant francuskiej młodzieżówki. Naprawdę wychowanek Tuluzy. Tak, wychowanek Tuluzy, bo Tuluza ma ten tak zwanych piczun wychowanków swoich, którzy raz za razem trafiają do
do lepszych klubów. Fevre w Lorient to ten zawodnik, który strzelił gola w tej minucie 90+8 przeciwko liderowi, przeciwko Monaco. Znowu Gołowin. No i Terem Mofi, o którym powiemy sobie właśnie teraz, bo już teraz rubryka Uwaga, talent. A, Igor, zauważyłeś, jaki pomysł ma jaki pomysł mają graficy Hubert i reszta chłopaków, żeby przypadkiem nie zaśmiardły się niektóre obrazki? Nie, wsłuchiwałem się w dżingielek. No, to zobaczysz. To specjalnie dla Igora proszę jeszcze raz ten dżingielek. Bardzo proszę. Oglądamy uważnie. Metoda jest prosta. Jaki jest sposób na stare zdjęcia? Nie dawać zdjęć! Są, będą herby klubowe, one przez cały sezon się nie zmienią. Chociaż ostatnio były sprytne. Też problemy z aktualnością. Tak, sprytne. Ale, okay. Uwaga, talent. Dzisiaj bierzemy pod lupę i bierzemy na tapet Terema Mofiego. Nie mam wcale pewności, Igor, czy już go nie mieliśmy tutaj u nas. Być może, ale... Tak gra w Lorient chyba. Być może właśnie tak, jeszcze zanim przed transferem do Nicei. Niemniej chciałbym was zapytać o skalę rozwoju tego zawodnika. Nawet jeżeli o nim rozmawialiśmy sobie tam dwa sezony temu, jak bardzo zmienia się Terem Mofi. Mówisz, Marek, i tutaj chciałbym ciebie dopytać, że on idealnie pasuje do stylu włoskiego trenera Nicei. Co to znaczy? Co to znaczy w przypadku tego właśnie gracza? Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że jak widzimy, nawet grając w niskiej obronie, a czasami tak się zdarzało, Nicei, no to jest gość, na któremu rzucasz do niego piłkę, wiesz, podajesz i on potrafi przy piłce się utrzymać. To jest raz, zgrać i wyjść. To nie jest gość taki typowy dziewiątka jak Oliver Giroud, że nie ma szybkości. To jest gość, który akurat wprost przeciwnie. Nie tylko ma masę ciała, wiesz, warunki fizyczne, ale masz też kapitalne odejście. Świetnie również kontroluje piłkę. Widzieliśmy to przy tej trzeciej bramce, co wszedł i uderzył przy słupku, a więc to jest gość, który... To nie jest tylko struś pędziwia, absolutnie. Zgrać, wiesz, gdzieś powalczyć z obrońcami. Nie, to jest gość, który uczestniczy również w budowaniu akcji. To właśnie on jest tą kluczową osobą w ataku. Przy nim Laborde fajnie się, tylko wiesz, cały czas się gdzieś tam kręci. No i ta dwójka świetnie współpracuje. Natomiast no, ta siła fizyczna, ta szybkość, ta moc, panowanie nad piłką, no powoduje, że to jest gość kompletny, bo jak widzieliśmy w meczu z PSG, nie musisz mieć nawet szybkich skrzydłowych. Wystarczy, jak masz takiego gościa z przodu, który potrafi ci ograć dwóch obrońców. A pamiętacie, on chyba jeszcze właśnie będąc w Lorient, wtedy taka typowa akcja na szybki atak, on ruszył, pamiętam, że się Kimpembe wtedy chyba zaspał i wypuścił Mofiego z własnej połowy przy stanie 2-2 w Lorient i Mofi biegnąc przez pół boiska strzelił gola Paryżanom też na 3-2 dla ich zespołu, ale wtedy właśnie, wydaje mi się, Igor, zapytam ciebie, że to był jeszcze tylko, wtedy był bardziej wymiarowym, jednowymiarowym zawodem. Jeszcze nieobrabionym. Jeszcze nieobrabionym, że dla niego pójście na profondeur, to było to coś, to pójście na głębie, to jest to, czego szukał Mofi. Bo ja powiem inaczej, 2 lata temu myślę, że był bardzo, bardzo podobnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o właśnie to, co widzimy teraz. O zdobywanie swoją fizycznością, swoją motoryką. Tak myślę cały czas o tym Skriniarze, czy nie jestem za bardzo surowy, bo tak naprawdę każdy zawodnik, każdy środkowy obrońca grający przeciwko niemu, no ma ogromne kłopoty. No, czasami można przeczytać, można wyprzedzić, ale na motorykę, na szybkość to nie ma jakiegoś złotego sposobu na powstrzymanie napastnika. No, zawodnik lewonożny, widzieliśmy w ostatnim meczu, że nie bojący się strzelać i ma ten niesamowity atut, że jak obrońca jest bardzo blisko, to na 2-3 metrach jego minie. Jeżeli obrońca robi to głębie, to może oddać strzał. Więc tutaj plus kapitalne warunki fizyczne, nie tylko bieganie, ale również ta trefoch, bardzo silny, bardzo taki, że zastawiający się, może również grać jako typowa dziewiątka, jako taki lis pola karnego.
Myślę też o słabych dla stronach, mnie wersja ale... taka... może prawa noga, ale też chyba trochę na siłę. Lukaku taki widzisz, taki Lukaku jest. Ja mam tylko, że on jest bardziej, tylko że on jest bardziej elastyczny jeszcze, jeśli chodzi o swoją... O Lukaku swoją, też o swoją... miał w dobrych czasach super odejście, 2018 rok, jak z Brazylią się zabawiali. A pamiętacie, no bo to jest Nigeryjczyk, no pamiętacie Obafemi Martins? No to też jak zobaczyłem te czwórki Mofiego i sobie próbowałem jak bardziej Obafemi... Daniel Amokachi. O, Daniel jeszcze dalej, tak. No, bo Jean-Claude Darchevi. Teraz Boniface, Boniface z Bayernu Leverkusen. Słuchajcie, dobre jest to, że nasz przyjaciel Terem Mofi ostatni czas na zgrupowanie reprezentacyjne spędził gdzie? Spędził w Nice. On nie jest powołany do drużyny narodowej, ponieważ jest tam właśnie Boniface z Bayernu Leverkusen. Był powołany Osimhen z Napoli. Był powołany, chociaż to nie ta pozycja, no bo to bardziej skrzydłowy, Chukwueze z Milanu, ale jeszcze Iheanacho z Leicester. I nie wiem, czy nie Moses Simon z FC Nantes. FC Nantes. I to jest komplet ofensywnych graczy. A, to zaskoczenie. A kolega Mofi już tylko grzał silniki na to, żeby pojechać do Paryża. Także o, to jest taka niespodzianka. Dodam tylko, że to był wielki wysiłek finansowy Nicei w ubiegłym sezonie, żeby sprowadzić tego zawodnika z Lorient. Wydano 30 milionów euro zimą roku ubiegłego, żeby go sprowadzić. To było, to nawet może nie tyle wysiłek finansowy, co duże ryzyko podjęte przez dyrektora Gisolfiego, który został... Pamiętajmy, że Marsylia wtedy również startowała. Oni się o niego walczyli i tam była walka o tego gracza. I dyrektor Gisolfi trochę położył głowę za ten transfer i nie wiem, czy pamiętacie, z pierwszych kilka kolejek ten Mofi nie strzelał. Do tego właśnie chciałem nawiązać, bo rozmawialiśmy wcześniej o Łaim, czy że Łaim będzie musiał się nauczyć nowego grania. No jak funkcjonował Mofi w Lorient? Piłka do przodu, biegnie, ściga się, no, przepycha obrońcę. Tak grali, ale na początku w Nicei to było właśnie troszeczkę ciało obce. Taki zawodnik nie wiedzący za bardzo, jak ma się tutaj odnaleźć, gdzie szukać sobie tych sytuacji, bo już nie możesz iść na tę głębię, bo czasami tej głębi nie ma, bo na przykład drużyna... Bo tu chcą grać w piłkę. Bo chcą grać w piłkę. I on się musiał tego nauczyć i ja myślę, że on się tego nauczył, że się po prostu stał lepszym piłkarzem. Natomiast co w Teremie Mofim jest trudne, to jest to, że on seriami potrafi strzelać gole i później na długo zamilknąć. Taka chyba jego najdłuższa seria w lidze francuskiej to było 15 meczów. Od września do września nie strzelił gola 15 meczów. I akurat komentowałem i te mecze, w których doskonale sobie radził i był gwiazdą i później oglądam i mówię, no nie poznaję faceta. On wtedy, pamiętam, biegł sam na sam, przez połowę boiska biegł sam na sam i nie był w stanie nawet strzału oddać, bo się gdzieś tam na końcu potknął. Słuchajcie, ja pamiętam konferencję, tam już wtedy był trenerem tymczasowym, Didier Digard, zdaje się, Nicei, i tam był ten temat Marsylii i się spytali, dlaczego wybrał Nice zamiast Marsylii. Powiedział, że dlatego, że to jest bardzo inteligentny piłkarz i wybrał lepszy klub. O, proszę. To jeszcze tylko jedną rzecz dorzucę. 2019 rok, on jest wtedy na Litwie, ma problem ze znalezieniem klubu i Artur Płatek, nie wiem, czy ta historia znasz. Nie wiem, czy znamy, Artura Płatka znamy. Nie, znacie, ale nie. Nie, ale historii, opowiedz historię. No, Artur Płatek wtedy mówi, że będąc dyrektorem sportowym Górnika Zabrze, miał go wyskautowanego, wiedział o jego istnieniu i rozbijało się o pieniądze. Chodziło o 2019. No to jest chodziło o 150 tysięcy euro, których wówczas Górnik nie mógł zapłacić. On wiesz, rok później był w Kortik, tak? To się chyba tak nazywa. Kortik. I tam strzelił ileś goli i po roku już był w lidze francuskiej i w debiucie strzelał gole. Jego wartość mniej więcej z tych 150 tysięcy euro do 20-30 milionów. To 3 lata. Litwa. Słuchajcie, 2019 chłop gra na Litwie. Ja myślę, że te 150 tysięcy euro to trochę była taka obawa przed tym, na zasadzie, panowie, a kto z tej Litwy tam ostatni, który tutaj dobry przy to Mikulenas? Nowikowas może. Żwirgrzdałskas, kto tam jeszcze? No. Ale nie za 150 tysięcy euro. Zobacz, później Stal Mielec już była czujna i tego Hamulicia zdążyła przechwycić Litwy i później wyjechał do Czernych Kutuluzy. Jeszcze może, wiesz. No, Czernych, ale, no tak, ale no, jak wiesz, słuchaj, jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył. A no, nikt nie wiedział, że ten Mofi może tak wypalić, ale może Igor dobrze mówisz, może jak przyszedł do Górnika, To by nigdzie nie grał. Licei. Kto to wie? Tego się już nie dowiemy. To był nasz talent. A teraz specjalnie na życzenie Igora, druga liga. Styl życia.
szósta ligowa kolejka. Już jak już wiemy, trener Jean-Marc Furlan prowadzi drużynę Caen, która do piątej kolejki była liderem. Do Caen przyjechało Saint-Étienne i niespodziewanie dosyć wygrało 2-1. Saint-Étienne jest już na dziewiątym miejscu w ligowej tabeli. Ale ja cię przed... To jest oczywiście... Tylko się zgadza, tak, żart, ponieważ gdzieś dziewiąte miejsce to jest niskie miejsce. Co tam słychać, panie, u żyrondystów? O, nawet już widzimy, co słychać. Sobie spójrz, tam wygra. Ostatni meczyk na wygra. Zielono. Ale muszę ci powiedzieć, że wygrana. Stosunek bramek to jest taki potężny. No mają problem z balansem między obroną. A czy może inaczej, nie mają problemu. Oni mają problem z balansem między pierwszą a drugą ligą. Cały czas balansują. Mamy drugą połowę tabeli, czy nie? No nie. Nie mamy. Nie. No to słuchajcie, ale co tam wygrało na wyjeździe. Tabeli. Na wyjeździe jest zawsze mocny balans bardzo jednego. Tak. Bramka w końcówce. Mówiliśmy... Ale czekaj. Bo najpierw strzelił gola Honduranin Ellis, o którym się mówiło tak, że to jest zawodnik, który zaraz tam tutaj idzie, a został. Bramkę na 2-1 strzelił wprowadzony na boisko w 74 minucie piłkarz Pitu. Pitu. Chciałbym bardzo, żeby awansował do Ekstraklasy, wtedy zrobimy nową rubrykę Pitu. A my teraz Pitu. No. Mówiliśmy o Marcinie Bułce, że nieźle gra nogami. Zobaczyłem. Tak. Strączka. Strączka na jednej z platform. Bo grał w tym meczu. Grał w tym meczu. Mm-hmm. Grał kolejne niezłe, przyjął parę bramek. Solidne tak. spotkanie. A propos właśnie rozgrywania, cały czas widzimy, że pod grą krótkie podanie, długie podanie, jedno takie ryzykowne, gdzie chyba centymetry zaważyły, że nie było straty piłki. W końcówce meczu również niezła interwencja. Więc myślę, że tutaj robi taką swoją pozycję, ustabilizował. Naprawdę po Costilu, później po Pusanie jest takim zawodnikiem, który myślę, że ma taką stabilną pozycję, chociaż prowadzili takiego zawodnika, który może powalczyć o bycie numerem jeden. No były czarne chmury nad trenerem Guionem. Teraz wygrana 2-1 i zobaczymy, jak to się potoczy. Liderem Laval, drugie miejsce Caen, gdzie najlepszy strzelec Aleksandry Mendy, 6 bramek. A, i jeszcze chyba Bojan fajną statystykę nam dał na WhatsAppie o Grenoble. Musimy pokazać tabelę, to jest hit. Słuchajcie. Sześć spotkań, zobaczmy tabelę ligową i spójrzcie na stosunek bramek drużyny Grenoble na miejscu czwartym. Czy wy to widzicie? Tutaj nie ma pomyłki. I to nie jest błąd po 6 kolejkach. Oni cztery tak, ostatnie mecze. Nie, na pierwszej kolejce wygrali z Saint-Étienne 1-0. I to była niespodzianka. W drugiej kolejce ograli Paris FC 2-0. I byli w okolicach tam drugiego miejsca w tabeli. A 4 ostatnie spotkania to jest, uwaga, zawsze to, chodzić na mecze Grenoble, ubaw popachy. 0-0. 0-0, 0-0 i dla odmiany 0-0. Cztery ostatnie. Nie wiadomo, że jest problem. Dobrze obstawiać jest. No dobrze, tak. Ale dobrze, bądź kibicem, idziesz na Grenoble. Zrobię wszystko, popatrzę jak woda kapie z kranu. Oni są w górze tabeli, nie? Dzięki. No są, tak. Oni są wysoko w tabeli. Nie idę, dziękuję ci bardzo. Tak, rzeczywiście drużyna Grenoble i to jest jakiś fenomen, będziemy obserwowali. Nawet sprawdziłem sobie, kto jest bramkarzem Grenoble. Nie znam człowieka, ale całe życie w Grenoble. 33 lata, no ale patrz, jaką ma. Zaraz zobaczymy, dorwiemy się do środkowego obrońcy jakiegoś. No i dzisiaj Gengo moje gra. Dzisiaj wieczorem. Tak. I Gengo może... A słuchaj, ty uważasz, że oni wejdą w końcu do ligi, czy to jak zwykle? Ja myślę, że mają ten sam problem, co Bordeaux. balansują, mają cały balans. Cały czas balansują. No, ale nie mogą. Słuchajcie, no dobrze, na zakończenie dzisiejszego programu, nie jest koniec, bo w końcu muszę wam zaprezentować nazwę naszej nowej rubryki, ale... Najsamszód wraca rubryka, ulubiona rubryka Rafała Dębińskiego. Drogi Rafałku, specjalnie dla ciebie Show Food. Wiecie, co to jest Soul Food, prawda? Pamiętacie, jest taki hipsterski miesięcznik Soul Food. Nawet nie wiem, czy on się jeszcze ukazuje w papierze, no bo papier niestety przegrywa, więc na pewno mają swój portal internetowy i tam się ukazała swego czasu rubryka 1000 najlepszych piłkarzy, albo być może czasami najbardziej charakterystycznych zawodników w historii Ligue 1. My doszliśmy do rubryki 700, do miejsca 720. Nieźle. Nieźle, ale jak sobie kiedyś liczyliśmy z Igorem, to jeszcze przynajmniej 3 lata musi potrwać magazyn Bonjour Ligue 1. Żebyśmy doszli do miejsca pierwszego i nie zdejmiemy. I uważaj, Marek, ciebie jeszcze nie było.
I Igora też jeszcze nie było. No, który z was będzie wyżej? Zobaczymy, czy się znajdziemy w tym miesiącu. Posłuchaj, ja bym cię już za sam fakt, jak ty rozstawiałeś tych swoich kumpli z Gęgą, pamiętam jak dziś, jesteś drugi miesiąc w szatni Gęgą, pokazują jakiś skrót meczu, wygraliście, Rychu Czerwiec siedzi cicho, no bo wiadomo, Rychu się nie odzywał, a ty francuszczyzną, nie powiem, łamaną, ale byłeś tam najgłośniejszy i tam nikt ci nie przyfikał wtedy, nie podskoczył. Nie mieli szans. Nie żadnych. Chociażby dla tej anegdoty, jakby wyciągnąć tamte fragmenty, to fajnie by było Marka gdzieś do tego tysiąca. Mi wystarczyło, że byłem w 11 sezonu, także... Naprawdę? Oczywiście. W którym sezonie? 9-6, 9-7. O kurde. No i przecież byłeś zaproszony, ale to nie dostałeś tej takiej Galerii Sław? To jeszcze wtedy chyba nie było. No, Galerii Sław Gęgą był. No właśnie. Stulecie i 110-lecie. No właśnie. Na stulecie zostałem wybrany. Teraz w sezonie. Tak. Ten, co pokazywałeś, to zdjęcie. Tak, nie? Tak. Ale wtedy jeszcze chyba nie było takich, w sezonie 96-97 francuski Canal Plus jeszcze nie miał tych takich ze splendorem tych gali, gdzie 11 sezonów była. Tylko papierowo, wiesz, bo France Football, noty dostawałeś, najlepsze noty byłeś. Czyli nie zaprosili się na żaden bankiet. Absolutnie. To bez sensu. To zupełnie bez sensu. Ale jak do mnie do domu wchodzisz, to na drzwiach jest normalnie. Tak? Miejsce 720 w Soul Food. Napastnik, który w swojej karierze aż w 10 różnych klubach grał. Tuafilu Maulida. Znam. Na Maulidę. Oto przez 7 lat w Montpellier, ale potem tak skakał z kwiatka na kwiatek. Między innymi do dzisiaj jest najszybszym snajperem w historii Ligue 1, bo on dla Lens strzelił gola. Dla Lens, dla tego klubu, strzelił w 17 sekundzie. Natomiast grał też, raczej grał w klubach przeciętych. Natomiast jeden sezon zagrał w Marsylii i wtedy w meczu Marsylia-Nice strzelił gola i po raz pierwszy w życiu, ale absolutnie nie ostatni, Tuafilu Maulida wtedy zrobił coś, z czego jest do dzisiaj pamiętany w lidze. Mianowicie wyciągnął tasiemkę z getrów, a na tej tasiemce zawsze miał jakieś hasło. I potem już za każdym razem, jak strzelał gola, inna sprawa, że nie strzelał ich znowu tak bardzo dużo. Dwa sezony z 10 golami to tyle, nie? Także to był taki raczej... Mało tasiemek poszło. Mało tasiemek poszło, ale to taka zawsze była taka tasiemka i tam zawsze było coś napisane, jakieś hasło. Takie miał i za pierwszym razem to było I'm back. A potem już były jakieś takie pozdrowienia, coś tam. Zawsze coś śmiesznego Tuafilu Maulida sobie wymyślał. Taki bardzo zabawny, uśmiechnięty, pełen życia napastnik. 720 miejsce. Na miejscu 719 to może będą czasy, chyba nie, Igor, nie załapałeś się na niego. Był 2 lata w lidze francuskiej. Nie. Na pewno nie. Johan Elmander, wysoki, silny napadzior. Tak. Reprezentant Szwecji, piłkarz Tuluzy, z którą to Tuluzą... W Tuluzie jest wspominany i jego nazwisko naprawdę zapadło w sercach i w umysłach kibiców Tuluz, bo w swoim pierwszym sezonie gry, w sezonie 2006-2007, Tuluza zajęła miejsce, które gwarantowało im awans do eliminacji Ligi Mistrzów. Z Liverpoolem 0-5 później. Nie chciano by tego pamiętać. Ale teraz jak grają w Lidze Europy, tak, po zdobyciu Pucharu Francji, to jest pierwszy ich przypadek, że będą grali w europejskich pucharach właśnie od tego 0-5 no z Liverpoolem. A wtedy ten awans do eliminacji Ligi Mistrzów zapewnił im właśnie Johan Elmander. To był mecz Toulouse-Bordeaux i Elmander, co też nie było w jego zwyczaju, bo to nie był jakiś wybitny strzelec, ale ustrzelił wtedy hat-tricka w tamtym meczu. Liga Mistrzów, eliminacje, Johan, Drugi sezon już taki udany nie był, a potem świat o nim trochę zapomniał. Poszedł do Boltonu. Wydawało się, że to Liga Angielska jest dla niego stworzona, dla takiego mocnego napadziora, no ale to chyba nigdy nie była taka, aż tak duża klasa. Miejsce 718. No tym razem nikt z was go nie będzie pamiętał, ani ja, no nie bądźmy tacy. Christian Boutelier, już widzicie po zdjęciu, że chodzi raczej o czasy zamierzchłe. Piłkarz jednego klubu, klubu Nancy w latach 49-58. Strzelił w tym zespole 73 gole u boku bardzo znanego reprezentanta Francji, uczestnika Mistrzostw Świata w 58 roku, Rogera Piantoniego, nie mylić z Platinim, Roger Piantoni, tamta drużyna francuska wtedy sięgnęła, no to był super zespół, Just Fontaine, król strzelców, Kopa jako rozgrywający francuski. A dzisiaj w nacjonalną si. Tak. Natomiast Boutelier na Mistrzostwa Świata nie pojechał, bo doznał bardzo poważnej kontuzji i zdążył zakończyć karierę właśnie w sezonie 57-58.
Ku zadowoleniu kibiców Olimpiku Marsylia, bo kiedy w tamtych latach Nancy grało z OM, to za każdym razem to właśnie piłkarze z Lotaryngii Nancy wygrywali i Botolier za każdym razem ładował a to jedną sztukę, a to dwie, a to nawet trzy drużynie Marsylii. Na miejscu 717 znowu piłkarz z bardzo zamierzchłych lat, nawet przedwojennych. Jeżeli masz na nazwisko Keller, to nie musisz Markiela. Grać dla Strasburga. Strasburga. No. Oczywiście. I to jest Strasburg, Mark... ale nie jest to rodzina. Nie jest to rodzina. Nie. Nie jest Markiem Kellerem, byłym napastnikiem i obecnym prezesem Racingu Strasburg. Natomiast jego brat, Kurt Keller, już w naszym rankingu się pojawił, tyle że na miejscu 832. Fritz Keller występował w Strasburgu w latach 34-39. To jest pierwszy reprezentant Francji z tego klubu, ze Strasburga i przy okazji uczestnik Mistrzostw Świata 34. Natomiast w przeciwieństwie do swojego brata Kurta jest okryty pewnego rodzaju infamią i niesławą, ponieważ w przeciwieństwie do brata Fritz w roku 39 przyjął ofertę z klubu Red Star Strasburg, a to był klub kontrolowany przez SS i to był klub występujący wtedy w lidze niemieckiej. No wtedy po tym, jak hitlerowcy zajmowali kolejne kraje, stworzyli ligę, w której występowały między innymi przeciwko Strasburgowi czy Miluzie, biły się kluby ze Śląska, między innymi, które tam występowały. I Fritz Keller, no dlatego też nie jest za bardzo pamiętany, ale tutaj na miejscu 717 się znalazł. Miejsce 716 też przypada na to granie między Markiem a Igorem, ale był taki niewysoki napastnik dwóch klubów, Nicei i Olimpiku Marsylia. Bakary Kony, Wybrzeże Kości Słoniowej, Baki Kony, 14 goli dla Nicei w sezonie 2007-2008 i od 20 lat nikt nie powiódł w zespole nic z tego wyniku bramkowego w tym klubie. Myślę, że to jest dobry rok, żeby to wreszcie zmienić. Specjalista od bramek strzelanych lobami, bo to był taki esteta, on lubił dorzucić coś ładnego do sieci. Takich bramek z klasą, takich lobów to on rzucił naprawdę dobrych kilka. Natomiast jest jedna charakterystyczna rzecz dla piłkarza z Wybrzeża Kości Słoniowej. No gazł zimą. Jak sam mówi, nienawidziłem, kiedy mi marzły paluchy u rąk i paluchy i duże palce u stóp i nie wiedzieć czemu zawsze grał z opuszczonymi getrami. No jakby je sobie podciągnął, może było mu cieplej. Ale tak w zimę Baki Kony strzelał dobrze na jesieni i na zakończenie sezonu zimą go nie było. A poza tym jeszcze wyjeżdżał na Puchar Narodów Afryki. Wtedy miał ciepło. Miejsce 715, znowu odległe czasy. To, mówimy o Feliksie Pirontim, który bronił barw Olimpiku Marsylia od 39 do 49 roku. Nawet jakieś korzenie włoskie, nie? Na pewno, na 100%. Natomiast tutaj jakbyście się dobrze przyjrzeli, on ma na sobie koszulkę Olimpiku Marsylia z takim starym herbem tego klubu. To był lewoskrzydłowy, zdobył aż 98 bramek dla OM. Większość po strzałach głową, co ciekawe. Pierwszy, taki kolejnym zawodnikiem, który tyle goli zawalował z dyni w OM, był Basile Boli. Ale wcześniej Felix Pironti, jeden tytuł mistrza Francji, ale dopiero w 1948 roku, bo jemu z kolei najlepsze lata zabrała wojna, no, kiedy zajmowano się czymś innym, rozgrywek Ligę jako takich nie było. A na miejscu 714 właśnie Boli, ale nie Basile, a Roger Boli, jego brat. Załapałeś się jeszcze, Marek, na niego? Na tego niewysokiego napadziora? Roger Boli? Chyba nie. Myślę, który że rok był? Nie. No słuchaj, on 93-94 był królem strzelców Ligi Francuskiej. Tak. W barwach Lens, 20 bramek. Natomiast, no właśnie, później potem już nie pamiętam, nie, czy on występował. Brat Basila, ale też wychowanek Giru, wychowanek zespołu Oser. Na miejscu 713 Ernest Vast, po wojnie piłkarz Racingu Paryż i Rennes, dwa puchary Francji na trzy rozegrane finały z Racingiem Paryż. Na miejscu 712 świetny zawodnik, jakim był Michel Bastos, który przychodził do Lille. Puel. Lewa noga. Słuchajcie, dopiero teraz, przygotowując się do programu, sprawdziłem, że Claude Puel ściągał tego zawodnika. On wcześniej występował w Brazylii i w Holandii jako typowego lewego obrońcę. Natomiast sam Michel Bastos, Brazylijczyk, mówi: ani razu
nie zagrałem nawet ani razu w treningu. Claude Puel, który mnie ściągał na lewą obronę, nie ustawił mnie na pozycji lewego obrońcy, tylko od razu przesunął mnie do przodu, oglądał moje bramki z Brazylii i powiedział: słuchaj, ty u mnie będziesz ofensywnym graczem. No i Michel Bastos, nie dość, że miał naprawdę niezłe kopyto. Miał potężne uderzenie. Pamiętacie, jakie miał, jakie rzuty wolne, tak samo i strzały z dystansu. To były też takie sezony, kiedy on miał naprawdę wizję gry, bo był swego, w jednym sezonie był, a to był sezon 2008-2009, najlepszym asystentem ligi. 14 wtedy, 9 asyst, 14 goli i to właśnie wtedy Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas kupił go w 2009 roku do siebie za kwotę 18 milionów euro. To nawet dzisiaj robi wrażenie. Oczywiście. 18 milionów euro, a to był rok, a to było 14 lat temu. No i wreszcie miejsce 711. Dzisiaj ostatni zawodnik, którego prezentujemy, znów przed wojną, nazywał się Walter Kaiser. Jak ktoś ma nazwisko Kaiser, to myślicie sobie, że musi być Niemcem. I dobrze myślicie, bo to był Niemiec. Żeby było śmieszniej, nigdy nie zagrał w reprezentacji Niemiec, bo wyjechał w latach 30. jeszcze zanim stworzono rozgrywki Ligi Francuskiej, jeszcze grał w amatorskich takich rozgrywkach, taka amatorska Liga Francji i mecze towarzyskie. Dopiero w sezonie 32-33 wystartowała pierwszy sezon Ligi 1. Walter Kaiser, jak wyjechał z Niemiec, no to w tamtych czasach, jak wyjeżdżałeś z kraju, no to przestałeś być na radarze trenerów, nigdy nie zagrał w reprezentacji Niemiec, natomiast wystąpił na przykład w reprezentacji Brytanii, bo był piłkarzem Ren. Natomiast statystyki miał ciekawe, bo to jest pierwszy król strzelców Ligi Francuskiej w sezonie 32-33. Było ich wtedy dwóch, między innymi Walter Kaiser z takim samym dorobkiem bramkowym. Natomiast zanim wystartowały rozgrywki ligowe, miał na koncie w Ren rozegranych, i nie pomylę się, naprawdę tak było, nieodwrotnie, 56 meczów, 94 gole. Właśnie... Ofensywny styl gry. No, ofensywny styl gry. No nie wiem, z kim grał, czy grał przeciwko jakimś, wiesz, no, drużynie strażaków i policjantów. Ale tam strzela. Ale strzelał. A otóż to. A w sezonie 34-35 nawet zdarzył się taki mecz przeciwko Milusie, kiedy ustrzelił pięciopaka, pięć bramek w jednym spotkaniu. Panowie, to powolutku kończymy. Chciałbym was jeszcze zaznajomić, jak nazwałem tę rubrykę. Ocencie. Zdanie Igora już znam. A zobaczcie też tą dżingiel. Proszę. On wygląda tak. Nie bułka z Messim, a bułka z... Uwaga! No i znowu troszeczkę mrugamy okiem. Pamiętacie tego kibica z Mistrzostw Świata? Kto nie pamięta? Mekambe. Który jest najlepszy piłkarz? Mekambe? Mambepe? No to będzie taka rubryka, to będą wasze głosy, ale dzisiaj już powolutku kończymy program. Przypominamy wam o Kanal Plus, w którym to możecie oczywiście regularnie oglądać z naszymi gośćmi, Igorem. A w niedzielę PSG Olympique Marseille, tak, derby Francji. A kto komentuje? Czy my to już ja komentuję. Tak? To jest niedziela wieczór. Z Rafałem Dębińskim. Pewnie z Rafałem, tak. No. Rafał Dębiński, ale jedziecie do mecz, czy nie? Chcielibyśmy pojechać, ale raczej będziemy skomentować ze studia. Ze studia, ale to chyba już to wiecie. Tak, wiemy. Że o 20.40 zapraszamy do... 20.40, a mecz 20.45. Studia zaczyna się. 45, tak. Prawdziwe francuskie El Classic, oni mówią Le Classic, pomiędzy Olympiquem Marsylia a Paris Saint-Germain. Mecze Ligue 1 oglądacie u naszego partnera, Canal Plus Online. Oni przygotowali dla was ofertę specjalną z dostępem także do Eleven Sports i do Polsat Sport Premium. To ważne, bo przecież już jutro rusza Liga Mistrzów, już jutro PSG gra przeciwko Borussii Dortmund, a już w tej chwili, jak słyszymy od tego sezonu, tylko w Polsacie Sport Premium można oglądać spotkania Champions League. Ta oferta jest ważna tylko do, czekajcie, tylko do pojutrza, także tylko do 20 września, także bądźcie czujni, szczegóły oferty znajdziecie w linku pod tym filmem. Jeszcze dzisiaj, jakby powiedział Józef Nalberczak, idę na taras. I wracam zaraz, bo o godzinie 20 znowu tutaj usiądę. Kuba Kochanowski tym razem w roli mojego gościa w Hyde Parku. Porozmawiamy sobie o siatkówce. Gratulacje. Dla mnie, że mam Kuba. Dziękuję ci bardzo. Biorę jak, łykam to jak do siebie. Patrz, jest, chodź. O. Dzień dobry wszystkim. Już jesteś, tak, to bardzo nam miło. Poczekajcie, zejdźcie. A czy ty masz tam coś do powiedzenia na temat Ligi Francuskiej? No nie, ja mogę po francusku tylko bonjour. A to bardzo ładnie, to jest bardzo ładne bonjour. Bonjour Ligia. Słuchajcie, Kuba już w takim razie jest. To jest najlepsza zapowiedź. O, patrz, no właśnie to się, słuchaj, za niski jesteś trochę do tego programu. Kuba już za 30 minut w naszym Hyde Parku. Zapowiedź następnej kolejki. Co ty byś wybrał, a gdybyś miał taką kolejkę Ligi Francuskiej do obejrzenia, zobacz, to jaki mecz chciałbyś obejrzeć najbardziej? No,
Zastanów się dobrze. Ten pierwszy. Ten. Kurczę, myślę, że PSG Marsylia chyba wygląda najciekawiej, ale tylko dlatego ja generalnie z piłki nożnej jestem delikatnym ignorantem. Musicie mi wybaczyć, ale PSG znam. Muszę ci powiedzieć, że była to bardzo ekspercka opinia już w przyszłym tygodniu. Kuba Kochanowski derby Lazurowego Wybrzeża też brzmią całkiem nie ciekawie. Nie są najgorsze, ale też na PSG Marsylia zasadzałbym się. A najgorszy? Ja. A najgorszy? No Havre Clermont, no bądźmy poważni, prawda? No, chyba tak. W związku z tym na pewno go obejrzeć. Igor Lewczuk, Kruty. Bardzo dziękujemy. Krzysiek Marcinie, kanał Sport, Marek Jóźwiak. Dzięki. Kuba Kochanowski, mistrz Europy. Gratulacje. Siatkówkę panowie. Już za kilka minut. Słuchaj, spokojnie, pół nie będziesz godzinki. Musiał tak... Pół godzinki, także nie będziesz musiał tak stać. Załatwimy ci stołek. Oglądajcie. To się bardzo ładnie nam te programy teraz przenikają. Salut! Bonjour, bonsoir i bawcie się dobrze dzisiaj wieczorem i dzwońcie do Kuby. Hej!